Filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na makijaż wykonany kosmetykami marki Madara. Są to naturalne produkty z certyfikatami o bardzo lekkich, przyjaznych dla naszej skóry konsystencjach, więc pokażę Wam, jak aplikować produkty w kremie, ponieważ na takich kosmetykach najczęściej opiera się mój makijaż. Uwielbiam takie lekkie konsystencje rozświetlające, sprawiające, że nasz makijaż po prostu wygląda promiennie i zdrowo. I oczywiście zaczniemy od wspaniałej pielęgnacji. Pokażę Wam ponownie żelazko w olejku i to jest, słuchajcie, kosmetyk, na którym dzisiaj te wszystkie produkty, które Wam pokażę, będą bazowały, także od razu przygotujemy się pod kątem pielęgnacyjnym i wykończymy to wszystko cudownym makijażem z dobrym składem, bo marka Madara taka właśnie jest, także warto naprawdę się przyjrzeć tej marce w tym teście. Mam nadzieję, że też miło spędzicie czas. Kawa przygotowana, przetestujemy sobie nowy rozświetlający podkład, także będzie, dziewczyny, bardzo przyjemnie dzisiaj i mam nadzieję, że też miło spędzicie czas. Kolejny oddech, kolejny relaks, kolejna chwila dla nas, także mam nadzieję, że ten test przede wszystkim Wam się przyda. No i co, dziewczyny, zaczynamy? Zaczynamy. Standardowo zaczynamy od przygotowania bazy pod makijaż, ponieważ na dobrym olejku czy kremie najlepiej Wam się będą trzymały podkłady, także korzystamy z produktów sprawdzonych, przetestowanych, tak żeby przedłużyły trwałość Waszego makijażu. U mnie standardowo żelazko w olejku, to jest marka Sobio. To jest produkt, który zawiera w sobie olejek arganowy. To jest produkt, który naprawdę sprawi, że poczujecie ten efekt wow na skórze. Przede wszystkim Wam się wygładzi ta skóra, zwłaszcza pod oczami. Ja tego produktu również używam jako wzmocnienie moich kremów, ponieważ jest bardzo odżywczy, a jednocześnie pięknie wygładza skórę, wręcz działa jak taki roll-on, po prostu jakbyście przeciągały po skórze i ona się automatycznie pod jego wpływem wygładzała. Także bardzo fajny kosmetyk, zresztą widać po zużyciu, że jestem już w połowie opakowania, więc naprawdę polubiliśmy się i nawet powiem, że to jest miłość. To jest miłość, wiem, że też po prostu oszalały się na jego punkcie. Na Instagramie Wam go w zasadzie tylko pokazywałam, ale już Wam się spodobał, więc no myślę, że warto na niego polować, zwłaszcza, że dziewczyny, teraz troszeczkę dłużej trwa ta cała dostawa, także myślę, że jeszcze kilka sztuk zostało, także jeżeli wcześniej się zastanawiały się, to jest dobry moment. Natomiast jest też bardzo fajny zestaw, ponieważ mamy właśnie ten olejek i mamy krem. Krem, słuchajcie, ma taką standardową konsystencję. Ja już Wam powiem, jak wygląda. Bardzo ładny słoiczek i opłaca się wziąć ten zestaw, bo razem z kremem płacicie stówkę za dwa produkty, także on ma taką konsystencję. Słuchajcie, ale bardzo ładnie pachnie, jest taki śliski, ja lubię takie wykończenie w kremach, także na pewno się będzie na nim też dobrze pracowało i to jest generalnie krem na dzień, a olejek jest na noc, także ja sobie dodaję tak naprawdę do wszystkich produktów pielęgnacyjnych. Pięknie pachnie. To są kosmetyki, które też mi pisałyście, że Wam się rewelacyjnie sprawdziły zimą. Teraz jak są takie chłodne czasami wiatry, to również stanowi taką właśnie barierę ochronną, także ja sobie nałożę olejek. Odrobinkę dosłownie, żeby po prostu wygładził moją skórę, przygotował ją pod makijaż. Bardzo fajny kosmetyk, jednocześnie naprawdę i wygładza, odżywia skórę, pięknie pachnie, także dodatkowo taki walor, jak my kobiety lubimy takie właśnie produkty, które umilają nam tak naprawdę zapachem jednocześnie aplikacje. No i sprawia, że skóra, zobaczcie, jest taka promienna, wygładzona i pięknie się na niej będzie trzymał makijaż. Także naprawdę wspaniała baza, wspaniały jednocześnie kosmetyk pielęgnacyjny. No ja jestem, słuchajcie, absolutnie nie zakochana. Chwilkę, jak olejek się wchłonie, napiję się kawki, także mam nadzieję, że coście po go sobie przygotowałyście. I pod oczy nałożę ten krem Hydro Based od Paeze. Pytałyście się mnie, czego nadal używam, jak najbardziej. On też fajnie wygładza skórę pod oczami, jest taka wtedy aksamitna. Także delikatnie wklepuję ten kremik, a jednocześnie się, słuchajcie, zapomniałam nałożyć krem pod oczy, także on się bardzo ładnie też przegryza właśnie z tym olejkiem. Naprawdę fantastycznie działa i od razu takie daje ukojenie pod oczami, także też Wam polecam. Dzisiaj sobie też przypudrujemy makijaż Paeze, także wszystko zobaczycie w akcji. No i co, będziemy testować podkład, który widziałam ostatnio. Z tego co pamiętam, u czarszki Skin Equal Soft Glow Foundation. Ja mam w kolorze dosyć ciemnym, bo widzicie, ja jestem opalona. Mam 0,40 Sand i to jest, słuchajcie, kolor, który moim zdaniem jest dla mnie idealny.
Bo ładnie współgra z resztą opalenizny, można dodać delikatnie bronzera, więc on jest tak na przełamaniu kolorystycznym. I będziemy go nakładać pędzelkiem i gąbeczką. Zobaczymy, jak to, słuchajcie, ma się do aplikacji, czy faktycznie jest jakaś różnica. Zobaczcie kolor. Fajny. I to jest taki, wcześniej Wam pokazywałam, to była taka pierwsza, słuchajcie, jakby pierwsze użycie, więc on był delikatnie wodnisty, ale jak wstrząśniecie, to on ma konsystencję takiego kremu. Więc sobie go nałożę po jednej stronie gąbeczką i on się po prostu pod wpływem aplikacji gąbeczką zamienia w taką wodę. To jest taki podkład, który ma moim zdaniem średnie, delikatne krycie, ale on od razu wyrównuje Wam kolory skóry. Ja generalnie uwielbiam jego wykończenie na skórze, bardzo mi się fajnie też nosiło, jak Wam pokazywałam ten produkt we vlogu. Absolutnie obłędnie wygląda. Czekałam, aż moja opalenizna osiągnie ten moment, kiedy będę go mogła używać. Bo faktycznie nastawiam się na lato, więc nie będę, słuchajcie, brała specjalnie jakichś jasnych tonów, ale oczywiście jak najbardziej tutaj 0,20. To jest taki standardowy kolor, który bym wybrała. Więc ja Wam podlinkuję mój kolor i ewentualnie ten, który Wam polecam, taki, który bym nosiła normalnie, nie będąc opalona samoopalaczami. Ale zobaczcie, jak on pięknie rozpromienia skórę. Śliczny jest. I wyrównuje kolory skóry, bo tutaj macie efekt jakby tylko po olejku, pielęgnacja. A tu już nałożony podkład, więc widać, że on tak ładnie rozświetla skórę. Wtapia się... On, słuchajcie, jest w ogóle niewidoczny na skórze. To jest jakby nałożony krem pielęgnacyjny. Dołożę odrobinę. O, zobaczcie, można go dokładać, a on i tak się nie ciastkuje, wygląda perfekcyjnie. Zobaczcie. I też jest taki kolor, że troszeczkę jest jaśniejszy, ale wiecie, to jest, słuchajcie, dzień po tym, jak nakładałam samopalacz, więc ja jestem teraz najbardziej opalona. Powiedziałabym nawet, że to jest chyba najmocniejsza moja opalenizna, jaką miałam. Więc teraz sobie nakładamy drugą warstwę, więc jak nałożę, wiecie, puder. O, ale pędzelkiem, słuchajcie, widzę, że ma większe krycie. Zresztą zobaczymy, jak on się zaaplikuje. Ja użyłam takiego skunksika Duo Fiber Contour Brush od marki Real Techniques. Pędzelek, który delikatnie rozprowadza takie podkłady, takie bardziej wodniste. Powiem Wam, że różnicy, jeżeli chodzi o krycie, nie ma. Także tutaj rozstrzygnęłam. Zresztą takie pędzelki delikatnie nakładają podkłady, więc może mogłam wziąć bardziej zbite, ale myślę, że dałoby ten sam efekt. W międzyczasie to zwykle robię przed nałożeniem makijażu, nałożę sobie olejek, słuchajcie, na usta. I to jest, słuchajcie, produkt, który ma też fajne zastosowanie jako na przykład regeneracja dłoni. I to już zauważyłam, słuchajcie, dawno, jak zaczęłam sobie aplikować odrobinę kremu i właśnie tego olejku. Powiem Wam, że naprawdę super efekt. Ja taki widzę zastosowanie, a wiecie, że zawsze na maksa staram się testować produkty, które Wam polecam. Teraz przejdziemy do korektora. Nie wiem, czy nie wybrałam odcień za jasny, to jest niby 25, ale widziałam na dłoni, że on się bardzo ładnie wtapia. No więc zobaczymy. Wezmę naprawdę taką odrobinę. No w razie czego troszeczkę zmieszam sobie z podkładem, ale on wręcz po prostu się wtapia. Przynajmniej na dłoni miałam taki efekt. Jest taki bardzo... Zobaczcie. Jest taki bardzo, bardzo delikatny, co przy takiej suchej skórze pod oczami da Wam ogromny kopniak nawilżenia, bo on jest bardzo mocno nawilżający, to już widziałam na dłoni, jak aplikowałam. Wiecie, bardzo dużego nie ma, ale ma duże nawilżenie, także na ten okres, który teraz nadchodzi, myślę, że to będzie bardzo fajne ukojenie skóry pod oczami i jednocześnie fajnie współgra z pielęgnacją, którą Wam pokazałam, także absolutnie się nie roluje i bardzo ładnie się łączy z tym podkładem. Produkty kremowe też bardzo fajnie się łączą z tym podkładem, ja już zauważyłam, że bardzo ładnie z nimi współgra ten stick z Eveline'u i dajcie znać, czy w ogóle ten stick jest jeszcze dostępny w sprzedaży, bo serio, to jest tak fajny produkt, a jak go Eveline wycofał, a po prostu zostawił jakieś takie naprawdę niepotrzebne produkty, no to będę zła, ale też pisało się, że go już nigdzie nie możecie znaleźć i zawsze jesteście ciekawe, co ja używam do konturowania, też byście po prostu chciały przetestować, zwłaszcza to jest bardzo, bardzo tani produkt, nie wiem, może z 11 zł kosztował, maksymalnie 15, ale jest też przy okazji bardzo wydajny, więc do konturowania jak znalazł. I teraz nałożę sobie troszeczkę różu. Guilty Shades od Madary. Cały dzisiaj praktycznie makijaż będzie Madarą. Ja mam w kolorze 63.
To jest chyba Seduction, chyba z tego co pamiętam, ten odcień. Piękny, po prostu piękny, taki różany, rozświetlający jednocześnie, dający taki piękny rumieniec na policzku. Cudownie się pracuje tym produktem z gąbeczką. Tylko musicie dobrze jakby tak rozpracować. Niech ten produkt poczuje jakby ciepło waszej skóry, no to wtedy będzie się perfekcyjnie rozkładał. Zobaczcie, może troszeczkę się zbliżę. O, ogólnie właśnie, może wam pokażę ten efekt. Gdzie on musi poczuć ciepło waszych policzków. I wtedy wygląda pięknie. Uwielbiam pracować, słuchajcie, z tym kosmetykiem. Po prostu ja się zakochałam w tych płynnych konsystencjach Madary. Naprawdę, to w ogóle jest bardzo dobra marka. Zresztą za chwilkę pokażę wam rozświetlacz i zobaczcie zużycie. No, ja jestem zakochana w tych, tych kosmicznych kropelkach, ale to zaraz. Więc sięgam po ten Puff Cloud od marki PS. Bardzo fajny, ogólnie zauważyłam puder. Bardzo mi się dobrze nim pracuje i ja metodą właśnie takiego bakingu nakładam go pod oczy i świetnie się w ogóle utrwala z tym korektorem Madary. Ja już wam wcześniej wspominałam, że pracowałam z tymi produktami. Od vloga to praktycznie regularnie wracam do tych produktów Madary, zwłaszcza jestem zakochana po prostu w tych kremowych różach. Fantastyczne jakości produkty. Ja wiecie, ja szukam takich perełek. No i przy okazji Madara ma bardzo dobry skład, to są kosmetyki z certyfikatem, więc nie nakładacie żadnego syfu, nikt nie mówi wam, że to jest produkt naturalny, a się okazuje, że tak nie jest. Także mnie to bardzo cieszy, zresztą ja na Mantic bardzo dużo swojego czasu zamawiałam, teraz też wróciłam regularnie, słuchajcie, zamawiam sobie właśnie Sobio, Madarę, Cosli, to są chyba trzy moje takie ulubione marki, zresztą Sobio robi też bardzo dobre podkłady kryjące, także pamiętajcie o tym, tam mamy krem BB i CC, super, super kosmetyki. Całość przypudruję moim ostatnim ulubieńcem Pur, to jest 4-in-1 Press Mineral Makeup. On ma, słuchajcie, SPF 15, tylko muszę znaleźć taki dobry pędzelek, o, taki. Też możecie oczywiście go przypudrować gąbeczką. Ale wiecie co, każdy makijaż się troszeczkę różni, to może ja wam zrobię takie krótkie podsumowanie tych wszystkich kosmetyków. Tak, ja dosłownie króciutkie pokażę wam po prostu, jak te kosmetyki wyglądały. Na pewno wstawcie od niej drzemkę. Ale już mieliśmy, słuchajcie, rano taką drzemkę i się czuję taka wypoczęta. On też się, słuchajcie, o, ja tak lubię, jak on się budzi. I wiecie, złapię za książeczkę, posiedzi sobie jeszcze na łóżeczku. Już pokazuję palcem, a co to? No, słuchajcie, ja nie wiem, chyba zaraz się po prostu poryczę, ale to jest tak fajny moment dla każdej mamy. No, wasze dzieci, a co to? A no, wiecie, później będę chciała go, że tak powiem, jak telewizor wyłączyć, żeby przestał gadać, ale takie pierwsze chwile, w ogóle, że to jest wasze dziecko, to jest po prostu hit. Także w ostatnim vlogu też wam pokazuję pielęgnację Ksawcia, więc sobie zajrzycie, na pewno gdzieś tam wam podlinkuję w tych miniaturkach na końcu, więc na pewno zobaczycie, bo naprawdę bardzo fajne teraz produktu używam, też właśnie Wooden Spoon. Ja też używałam na wakacjach macełka, olejki, naprawdę fajna pielęgnacja. Jeżeli chodzi o bronzer, wybrałam numerek 113 marki Felice. Będzie też, słuchajcie, na kanale tych produktów, ale zobaczcie, on pięknie po prostu konturuje buzię. Jest delikatny, jednocześnie bardzo ładnie zgrywa się z tym podkładem i zobaczcie, mimo że wcześniej nałożyłam olejek, to absolutnie skóra mi się nie świeci, wręcz bym powiedziała, że jest taki zdrowy ten makijaż, przepięknie wygląda ten podkład. Macie tutaj pewność, że to są naprawdę dobrej jakości kosmetyki, skład. Także wszystko w to, co ja idę, czyli dobra pielęgnacja, dobry makijaż, długotrwały przede wszystkim. Także mimo, że ten podkład ma lekką konsystencję, to widzicie, przy drugiej takiej delikatnej warstwie bardzo ładnie wyrównał tutaj tą strefę, gdzie miałam kilka niedoskonałości wcześniej. I naprawdę to ładnie wygląda. Teraz, słuchajcie, Madara ma też minus 30% na Mantic, także no myślę, że warto, bo to są dosyć drogie kosmetyki, ale wiecie co, jak już macie taki swój ulubiony róż, ulubiony rozświetlacz, ulubiony podkład, to wykonujecie stale tymi produktami makijaż, skóra się przyzwyczaja, jest jednocześnie pielęgnowana, a tutaj mamy, wiecie, certyfikaty, to są naprawdę sprawdzone kosmetyki, więc jak faktycznie
zainwestujecie w dobrą kolorówkę, to później ta skóra Wam to oddaje. Ona nie jest przeciążona, nie wyskakuje Wam nic, a madara naprawdę ma bardzo dobry skład. I faktycznie po dłuższym użytkowaniu widzę, że ta skóra pięknieje, więc to jest taki jednocześnie kosmetyk pielęgnacyjny, makijażowy, fajny, bardzo fajny podkład. Podoba mi się konsystencja, podoba mi się, jak on finalnie wygląda i jak on się trzyma. Nałożę sobie matową pomadkę, ale dołożymy do niej troszeczkę blasku. To jest, słuchajcie, Golden Rose Matte Lip Ink w kolorze 04, jeden z Waszych takich ulubieńców u mnie. Mam ochotę na odrobinę koloru, bo powieka tak naprawdę będzie taka delikatna. Teraz na makijaż taki fajny, promienny. To będę, słuchajcie, nakładać sobie rozświetlacz. Widziałyście po zużyciu, że faktycznie się w nim zakochałam. I to jest, słuchajcie, taki produkt, jeżeli szukacie efektu tafli, że ten jakby podkład Wam tak błyszczy. To jest taki właśnie efekt. Tutaj nie macie tej tafli takiej bardziej pudrowej. Zresztą często rozświetlacze się pewnie odznaczają, to już pewnie zauważyłyście. Więc nałożymy sobie... Tylko ja Wam polecam nakładanie na gąbeczkę bezpośrednio. 2-3 kropelek tego produktu, o, w ten sposób. A nie bezpośrednio tutaj. O, widzicie? I on się bardzo ładnie też wtapia. Tylko musicie go też znowu pod wpływem ciepła Waszego policzka, kości policzkowych, wypracować. Także to jest produkt, który da Wam finalnie bardzo, bardzo fajny efekt. Ja mam na wielu filmach ten rozświetlacz. Także go sobie razem z Ekocerą na przemian nakładałam, ale muszę Wam powiedzieć, że faktycznie to jest bardzo dobrej jakości produkt. Bardzo. I to jest coś, czego szukałam. Ja Wam mówiłam, że ja właśnie szukam takiego efektu płynnego rozświetlacza. Takie drogie rejne, słuchajcie, nie dadzą takiego efektu. Ja już mam ich dużo, wiecie, że sporo, L'Oreal, Pierre Ney i tak dalej, ale to jest kosmos. Zresztą no nie dziwię się, że jest taka nazwa. Zobaczcie, ładnie wypracowany, gąbeczką, w ogóle się nie odcina, nie odznacza i daje ten efekt, prawda? Znaczy przynajmniej ja tak uważam, ale jest naprawdę piękny. Jako bazę sobie nałożymy taki rozświetlający produkt, Guilty Shades. W ogóle to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo fajna kolorystyka. Zobaczcie, mam aż 3, także zaraz Wam pokażę swatche. Zaczynamy od tego najjaśniejszego. Nałożymy go sobie na powiekę, bo ja dzisiaj chciałabym wykonać taki makijaż bardzo delikatny. Taki na co dzień, który możecie nosić, rozświetlający, pielęgnujący jednocześnie. Także zobaczcie, to jest taki efekt rozświetlonego spojrzenia. Możecie sobie dołożyć kreskę. Bardzo ładny efekt. A65 to jest taki lekko kawowy kolor. I on też mi często służy jako róż. Jako róż, jako bronzer. Jak nie chcę nakładać się na przykład bronzera, to nakładam go sobie. A dzisiaj go nałożę na całą powiekę. I to też może Wam stanowić jako taką fajną bazę podbijającą kolor. Więc dołożymy sobie troszeczkę cienia w zadumaniu. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę pięknie wyglądają te cienie. One jakby zastygają Wam na powiece i pięknie wyglądają. Wezmę sobie na szybko ten cień z paletki Lovely Peach Desire. Ma takie fajne pigmentacje, więc delikatnie w załamaniu. O, tutaj sobie troszeczkę tego kosmetyku nałożę i będę rozcierać. I ładnie się, słuchajcie, te wszystkie cienie tutaj przykleją. Ten rozświetlający sobie jeszcze, słuchajcie, dodam w kąciku. Fajne rozwiązanie. Tak sobie nakładam. I delikatnie wklepuję. Żeby właśnie dać taki efekt gdzie rozświetlenia. Takiego naturalnego, wręcz wtopionego w skórę. Nie będzie Wam się ten kolor po prostu odznaczał. Pięknie, pięknie wygląda. Także ja sobie go jeszcze dodam odrobinę tutaj. O, ładnie. Wszystko, wszystko jak na rzęsi. Wszystko mi, słuchajcie, tak urosły, że zahaczają mi o ten wałeczek. Także jak tuszuję rzęs, to się muszę naprawdę mega skupić, żeby one zdążyły zastygnąć jakby ten tusz, żeby ładnie wpracować w rzęsy, bo one są naprawdę długie i się tak fajnie podkręcają teraz. Także myślę, że w kolejnym filmie
dam Wam po prostu znać, co używam na bieżąco, żebyście też wiedziały. Bo ja się bardzo długo borykałam z tym, że miałam strasznie krótkie rzęsy, jeszcze w trakcie ciąży miałam sztuczne rzęsy, to już w ogóle one były takie, wiecie, liche później, a teraz zobaczcie. Czujecie ten powiew na buzi, jak teraz oglądacie film? To moje rzęsy. No dobra, pomadka zastygła. W międzyczasie jak wykonywałam resztę makijażu, więc użyję sobie Glossy Vinon. Pokazywałam Wam ostatnio, że ten produkt jest po prostu fantastyczny. Bardzo długo jak na błyszczyk się utrzymuje, więc to mnie niezmiernie cieszy. 74 i on, mam wrażenie, że też delikatnie w trakcie noszenia bardzo ładnie też pielęgnuje, więc to jest taki produkt, który też bardzo ładnie pachnie. No słuchajcie, tego nie założyłam wcześniej. Ładnie. Jak takie ciastko brzoskwiniowe. Fajne. Także jak wiecie, ja lubię rozświetlenie, często Wam pokazuję taki trik, żeby dosłownie tutaj na środku sobie też takiego produktu nałożyć. To jest jakby taki topper też w zasadzie, tylko mniej, słuchajcie, się błyszczy, ale to dobrze. I to jest też super produkt, bo on ma też takie delikatne jakby zabarwienie brzoskwiniowe, że pięknie wygląda na naturalnych ustach. Ja już Wam to pokazywałam w ostatnim vlogu, także dzisiaj po prostu sobie testuję na pomadce, żeby pokazać Wam jak najwięcej tych kosmetyków, jak one się, słuchajcie, zachowują w różnych sytuacjach, w różnych makijażach, bo o to też chodzi, żeby sobie dopasować w danym momencie do po prostu własnych potrzeb. Każdy z Was używa inaczej tych produktów, które dzisiaj Wam pokazuję. Możecie też nakładać te magiczne kropelki pod makijaż, ale zobaczcie, no po prostu efekt jest no fajny. Fajny, bym powiedziała, że no już nie chcę przesadzać, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ładny efekt takiej zdrowej skóry, świetlistej. Te kosmiczne kropelki mają jeszcze inne kolory, także dajcie znać, może chcecie więcej testów takich produktów. Chcę sobie na przykład jeszcze, to też jest bardzo fajny patent, nałożyć te kropelki. Tak sobie rozsmaruję po gąbeczce. I możecie sobie tutaj jeszcze, o, że tak Wam pokażę. Zobaczcie, rozświetlić sobie dekolt. No i to się na pewno Wam spodoba. Mam nadzieję, że w ogóle w trakcie oglądania też na przykład się malujecie, też jakby szukacie tych inspiracji makijażowych, korzystacie też z moich porad, to jest, słuchajcie, wtedy naprawdę no, idealne rozwiązanie. Dwa w jednym. Oglądacie, wykonujecie makijaż i trzy w jednym, bo słuchajcie, też teraz tak się lepiej czujemy, prawda, w makijażu. No. Także moim zdaniem makijaż jest skończony. Jest, słuchajcie, 13:43. Ja już nie będę, słuchajcie, podsumowywać tych produktów, bo w trakcie się nagadałam, mam wrażenie, o nich sporo. Także 13:40, no myślę, że w granicach godziny 20 Wam się pokażę. No i podsumujemy sobie te produkty. Myślę, że tutaj na pewno będą achy i ochy, bo ja już nosiłam kilka razy ten makijaż. No ale zobaczymy finalnie. Może Wam też coś wpadnie w międzyczasie w oko i tak w podsumowaniu się do tego po prostu bardziej przekonacie. Także co, ja zmykam i widzimy się za kilka godzin. No, wracam do Was z podsumowaniem, jest dokładnie 19:40. Jeżeli chodzi o bazę, to jest, słuchajcie, baza mojej pielęgnacji, makijażu, to jest, słuchajcie, żelazko w olejku, które po prostu jest fantastyczne. No, po zużyciu widać, że naprawdę się polubiliśmy i faktycznie przedłuża trwałość makijażu, skóra jest odpowiednio nawilżona, rozświetlona, tak od środka mam wrażenie, więc to jest jednocześnie taka pielęgnacja przeciwzmarszczkowa i baza pod makijaż, także świetnie się zgrała z tym podkładem. On nadaje Wam takiej lekkości, świeżości, mam wrażenie, że faktycznie długo się trzyma, pomimo różnych warunków pogodowych, jedynie star się z nosa, ale to ze względu na to, że przechodzę z ciepłego do zimnego i gdzieś tam ten nos na to reaguje, ale tak to, słuchajcie, no zobaczcie, fantastyczne jakości podkład ogólnie. Naprawdę wybija blask tej skóry i mimo, że jest lekki, to zauważcie, że w ogóle mi nie przebijają jakieś niedoskonałości, ten na przykład rumień przy niedoskonałości, takie czerwone punkty, absolutnie nic się tutaj nie dzieje, także fantastyczna jakości podkład. No moim zdaniem rewelacja, więc myślę, że te dwa tony w takim normalnym, że tak powiem, trybie, gdzie się nie opalacie, nie używacie samoopalaczy, to będzie fantastyczne na teraz. Moja miłość to rozświetlacz, zresztą po zużyciu, no jest to, słuchajcie, produkt, który testuję od ponad 2 tygodni, codziennie praktycznie, w każdym moim ostatnim makijażu jest, on tak wybija taki naturalny blask, no i zobaczcie, jest bardzo trwały, mimo drzemy, gdzieś tam jakiegoś spaceru, bardzo ładnie wygląda, także no, dla mnie odkrycie. To jest, słuchajcie, inny wymiar niż MAC i tak dalej. To są, słuchajcie, bardzo trwałe produkty. A róż jest też bardzo fajny pod kątem tego, że Wam wybija po prostu taki naturalny blask skóry.
taka promienność, taka świeżość. Niby nie jest ten kolor widoczny, a zobaczcie, jak on ładnie podbija policzki, ta skóra wygląda świeżo, także warto w ogóle używać produktów w kremie, bo one przedłużają Wam trwałość makijażu. One są też niewidoczne, ale robią Wam dużą robotę, także naprawdę podsumowanie jest bardzo pozytywne. Także moja święta trójca marki Madara to jest róż, rozświetlacz i podkład na żelazku w olejku. Także ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się spodobało. Przede wszystkim te kosmetyki Was zainteresowały. No i widać na załączonym obrazku, że to jest po prostu marka o dobrej jakości, nie tylko w pielęgnacji, ale w makijażu. Także u mnie naprawdę takie kosmetyki wygrywają. Będę Wam dalej polecać, będę Wam dalej testować takie produkty. Także myślę, że gdzieś tam je we vlogach będę przemycać i będzie się na bieżąco widziało, jak one się zachowują. Jeszcze z Wami nie rozstaję, ponieważ zrobimy sobie szybko demakijaż. Bardzo sobie cenię w ogóle kosmetyki marki Madara, więc pokażę Wam jeszcze jeden produkt, który jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że to jest po prostu idealny kosmetyk, który się wpasowuje w tematykę mojego kanału. Demakijaż, czyli dla mnie chyba podstawowy element pielęgnacji. No i oczywiście jesteśmy w klimacie olejków, masełek, więc dla mnie pokazanie Wam tego kosmetyku to jest niezwykła przyjemność, zwłaszcza, że Madara ma cudowny zapach. I pamiętacie, rok temu Wam pokazywałam takie słynne, nawilżające serum. Oj, to był, słuchajcie, hit, także chętnie bym wróciła do tego kosmetyku, bo to jest produkt, który pięknie mi nawilżał skórę. Ja Wam podlinkuję to serum, jeżeli oczywiście będzie jeszcze na stronie, bo jest po prostu fantastycznej jakości. I pamiętam, że jak byłam w szpitalu, jak urodziłam Ksawcia, potrzebowałam takiego dużego nawilżenia, także mega miło wspominam po prostu kosmetyki pielęgnacyjne marki Madara, zwłaszcza to serum. Także przetestujemy sobie taki olejek, słuchajcie, on ma bardzo fajną, ciekawą formę, ponieważ on nie jest ani olejkiem, ani masełkiem i ma, zobaczcie, taką perłową barwę. Tego nie będzie widać, słuchajcie, tutaj, ale jest taki lekko różowy, ma taką w środku jakby perłę. Bardzo ciekawy kosmetyk, także wykonamy sobie demakijaż, ale pamiętajcie o tym, że demakijaż składa się z trzech kroków, zaczynając od płynu micelarnego, olejku i później żelu do demakijażu, także najpierw sobie zmyję właśnie buzię płynem micelarnym i dopiero później Wam pokażę to cudowak. Makijaż zmyty, troszeczkę może przyciemnię ekran. I pamiętajcie o tym, że ostatnio Wam wspominałam, że mamy dwa typy olejków do demakijażu. Hydrohubowy, który lubi się ze ściereczką pod wpływem ciepła, zdejmuje nadmiar naszego makijażu, wyciąga zanieczyszczenie z buzi. Oraz hydrofilowe, czyli taki, który ja lubię najbardziej, ponieważ one pod wpływem wody zamieniają się w emulsję myjącą. Tak jak Wam wspominałam, to jest bardzo przyjemny ogólnie rytuał pielęgnacyjny, ponieważ poprawiamy ukrwienie, robimy delikatny masaż naszej buzi, relaksujemy mięśnie i przede wszystkim po tym całym napiętym często dniu jest to dla nas forma relaksu. I to jest, słuchajcie, forma, ja bym powiedziała, nawet nie olejku, tylko takiej pasy przylegającej do naszej buzi. Jest to niezwykle przyjemne, jakbyście takim właśnie rozgrzanym silikonem robiły sobie masaż. Oczywiście w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie, on tak wręcz przylega do naszej skóry i pod wpływem dopiero ciepła ta gęsta konsystencja robi się taka właśnie oleista. Także no, muszę Wam powiedzieć, że podbija walory jakby używania tego kosmetyku. I zobaczcie, ja sobie wykonuję taki odprężający masaż. To jest niezwykle ważne dla naszej skóry. Myślę, że każda z nas potrzebuje w dobie tego stresu, ogólnie takiego pędu codziennego, chwili dla siebie właśnie tutaj w łazience. Także ja bardzo się cieszę, że mogę Was wspierać dobrym słowem. Wiem, że naprawdę się dziewczyny trzymacie w zdrowiu, przede wszystkim w takim pozytywnym nastawieniu. Także to jest chyba najważniejsze. Także słuchajcie, zaraz Wam pokażę. On pod wpływem wody zamienia się w taką emulsję, więc dodatkowo macie demakijaż. Widzicie, możecie sobie umyć buzi. Oczywiście pamiętajcie o tym, że takie produkty również zmywacie żelem. Jeżeli używacie na przykład odżywek, to możecie nakładać na rzęsy, ale właśnie później sięgnijcie po produkty taki właśnie do zmycia typu żele, ponieważ usuwamy tą tłustą warstwę i dopiero wtedy nakładamy nasze serum. Ja tak najczęściej robię, także usuwamy nadmier też tuszu do rzęs. Cieszymy się tak naprawdę piękną skórą. Także ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten kosmetyk Was zaciekawił. Coś czuję, że może pojawić się w ulubieńcach, bo ja bardzo lubię takie kosmetyki i szukam dla Was takich naturalnych perełek z super składem, o przyjemnym działaniu i przede wszystkim turbo efekcie na skórze, bo dziewczyny, walczymy o piękną skórę, dbamy o to i na bieżąco jesteśmy ze składami, także zwracajmy również na to uwagę, wybierając produkty do pielęgnacji naszej skóry i do odpowiedniego typu naszej skóry. Także ja się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko. Linki do produktu będziecie miały na dole, więc możecie sobie na spokojnie poczytać o tym, jeżeli Wam jeszcze czegoś nie dopowiedziałam. Chcecie podejrzeć skład, zrobić analizę, także mam nadzieję, że będą
fajne komentarze na dole, co Wam się oczywiście spodobało. Także ściskam Was cieplutko, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!